Poranne pytanie Radia Olsztyn, Andrzej Piedziewicz. Witam Państwa. Dziś łączymy się z senatorami z województwa warmińsko-mazurskiego. Są z nami pani senator Bogusława Orzechowska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani senator. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan senator Jerzy Wcisła, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od wczorajszego wieczornego orędzia marszałka Senatu. Tomasz Grodzki mówił w nim, że Izba Wyższa Parlamentu nie poprze nowego podatku medialnego. Chodzi o taki dodatkowy podatek od reklam. Marszałek Senatu twierdził, że jest to nakładanie kagańca wolnym mediom. Czy faktycznie Senat powie nie, jeśli taki projekt ustawy w Senacie w ogóle się pojawi? Zacznijmy od pana senatora Jerzego Wcisły. Mam taką nadzieję, że tak będzie i jest duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie, bo ani na prawicy nie ma co do tego jednomyślności, żeby taki podatek nakładać, a tym bardziej w Koalicji Obywatelskiej, więc ta siła myślę, że będzie, aby powiedzieć nie temu podatkowi. A sam podatek jest alogiczny, bo jeżeli się najpierw daje 2 miliardy złotych na propagandę i to taką wstrętną, podłą propagandę, a teraz mówi się, że trzeba zabrać medium i to głównie medium, bo się nie oszukujmy. Polska nie jest w stanie wziąć pieniędzy czy obciążyć podatkami koncernów wielkich, światowych, a obciąży te małe firmy medialne albo odejmie im rynek reklamowy. No to jest atak na wolność mediów. Ja znam tą sytuację, ja współpracuję z mediami lokalnymi, ze stowarzyszeniami telewizji. Oni są dzisiaj na krawędzi funkcjonowania, wydolności finansowej, jeżeli obciąży się ich dodatkowymi, albo odetnie się od wpływów, no to one po prostu padną. A to jest bardzo ważny element demokracji i wolności słowa i dostępu do informacji. Pani senator Bogusława Orzechowska, jakie jest pani zdanie na temat tego dodatkowego podatku medialnego? Moje zdanie jest takie, że podatek powinien być wprowadzony. On nie może być bardzo duży, natomiast on funkcjonuje już w większości krajów zachodnich i jest traktowany jako norma. Jeżeli za pół minuty reklamy telewizyjnej w jednej ze stacji jest płacone 70 tysięcy złotych, to nic się nie stanie, jeżeli 0,5% czy 1% od tego będzie wprowadzony jako podatek. Tym bardziej, że wszyscy podatki płacimy. Natomiast jeśli chodzi o orędzie pana marszałka Senatu, to ja uważam, że tak częste orędzia w jego wykonaniu powodują, że sam fakt orędzia traci na swojej wartości. Bo jeszcze trochę to się zrobi kabaretem. Za jakiekolwiek rzeczy, które są jakieś takie niezgodne z pomysłami, z poglądami pana marszałka, będą powodowały, że co chwilę będzie wygłaszał orędzia. Owszem, orędzie powinien wygłosić w bardzo ważnej sprawie, ale nie, orędzie to nie jest właściwie takie źródło tutaj wpływu, a rzeczywiście jako trzecia osoba w państwie myślę, że warto, żeby on swoją rolę docenił, a nie rozdrabniał się. Pani senator, pani powiedziała, że wszyscy płacimy podatki, no ale no właśnie te firmy medialne też płacą podatki. PIT, CIT, VAT, opłaty koncesyjne, a to byłby dodatkowy podatek. Tak, ale podatek od reklam, tak jak mówię, funkcjonuje w większości krajów zachodnich i uważam, że powinien być odprowadzany. Szanowni Państwo... To zajmuje właściwie większość praktycznie czasu antenowego, bo często jest tak, że ktoś włączy film, a okazuje się, że o 1/3 długość tego filmu jest dłuższa, bo w tym czasie musi naoglądać się nie wiadomo ilu reklam. Zmieńmy temat, szanowni państwo. Od dziś luzowanie części obostrzeń związanych z epidemią. Znów mogą działać kina, filharmonie, hotele czy stoki narciarskie. Liczba nowych zakażeń, jeżeli patrzy się na Polskę, wydaje się dość stabilna. Czy państwa zdaniem to tempo luzowania obostrzeń jest właściwe, czy może jednak można by spróbować odmrażać gospodarkę nieco szybciej? Ponownie zacznijmy od senatora Jerzego Wcisły. A coś ucieka. Mam nadzieję, że słyszą mnie państwo. Teraz pana słychać, panie senatorze. To się cieszę. Problem w Polsce, że mamy rząd, któremu coraz mniej ludzi wierzy. W ubiegłym tygodniu opublikowano badania europejskie i wynika z nich,
że z tych państw, z których dokonywano tych badań, to polski rząd cieszy się najmniejszą wiarygodnością i my tak naprawdę nie wiemy, czy obostrzenia są uzasadnione, nie ma tego gremium takiego eksperckiego, które by to potwierdziło i czy luzowanie obostrzeń jest merytorycznie uzasadnione, czy to jest wykonywane pod presją. Ja osobiście to się bardzo cieszę, że te obostrzenia się zmniejszają. Już zarezerwowałem sobie bilet na koncert Wielkiej Orkiestry Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Już wybieram się do teatru. Jestem też bywalcem klubu siłowni i klubów fitness. Staram się Na razie pan nie pójdzie. Dbać o zdrowie. I tu nie pójdę i tego nie rozumiem, że kasyna się otwiera, a klubów fitness i siłowni się nie otwiera, które badania wykazują, że są bardzo bezpiecznymi miejscami pobytu. Tam nie dochodzi do zarażeń, jeżeli jest trzymany ten dystans. Także moje uczucia są mieszane. Cieszę się, ale nie mam pewności, czy za tym idą, czy te decyzje są podejmowane z merytoryczną podstawą. Pani senator Bogusława Orzechowska, no pani senator dzisiaj z nami z miejsca pracy. Pani jest lekarzem, jak pani patrzy na dane dotyczące epidemii i właśnie na informacje dotyczące luzowania obostrzeń. Wolałaby pani to luzowanie przyspieszyć, czy może jeszcze bardziej spowolnić? Ja myślę, że przyspieszać tego luzowania to nie ma co, bo się okaże, że nagle uruchomienie wielu miejsc, gdzie ludzie się będą spotykać i będzie możliwość rozsiewu tego zakażenia spowoduje, że za chwileczkę zamknie się praktycznie całą możliwość poruszania gdziekolwiek. Zresztą widzimy, że na przykład w Niemczech przedłużono restrykcje. Natomiast myślę, że faktycznie restrykcje stopniowo możemy spokojnie zmniejszać, ale na pewno musi to być pod kontrolą. I sądzę, że te kluby fitness faktycznie też niedługo będą uruchomione, ale takie zwalnianie tych restrykcji co 2 tygodnie czy co tydzień na pewno bardziej spowoduje bezpieczeństwo nasze niż wtedy, kiedy one nagle by wszystkie były uruchomione. Tym bardziej, że my jesteśmy w województwie, gdzie niestety, ale cały czas liczba zakażeń jest bardzo duża. Tak jak na samym początku epidemii u nas było bardzo mało, to teraz jesteśmy w czołówce tych zakażeń, więc u nas powinno to przebiegać właśnie w tempie takim wolniejszym. Szanowni Państwo, to jeszcze na koniec pytanie o politykę polską, a właściwie o ruchy kadrowe po opozycyjnej stronie sceny politycznej. Ruchy kadrowe, a może bardziej zapowiedzi i brak faktycznych ruchów. Wczoraj pojawiła się taka nieoficjalna informacja, że 2 polityków Koalicji Obywatelskiej ma przejść do ruchu Szymona Hołowni. Według kolejnych nieoficjalnych informacji ten transfer ostatecznie się nie udał, ale tak czy inaczej wydaje się, że trwa jakieś podgryzanie partii opozycyjnych przez Szymona Hołownię. Pan senator Jerzy Wcisła już był zapraszany do ruchu Hołowni, czy jeszcze nie był? I jak pan słyszy o takich transferach, czy możliwości transferów, to jakie jest pana wrażenie? Mi nikt nie proponował. Ja myślę, że moje wypowiedzi, deklaracje są tak jednoznaczne, że nikt mi nie zaproponuje przejścia do innej partii. Ale generalnie to jest to problem polityki. Czy słuchacze wyobrażają sobie, żeby był mecz na przykład Bayernu z Realem i Bayern przegrywał po pierwszej połowie 0-2 i w następnej połowie Lewandowski zagrał w drużynie Realu, o czym marzył? I to jest niemożliwe w sporcie. W polityce jest możliwe, że polityk, na przykład Bogusława Orzechowska, wchodząc do polityki, weszła jako Bogusława Orzechowska Prawo i Sprawiedliwość. Jerzy Wcisła, Platforma Obywatelska. I nagle w którymś momencie okazuje się, że on jest nazwisko i inna partia. To jest oszukiwanie wyborców. I ja się dziwię wyborcom, że ufają takim politykom, którzy zmieniają partię. To nie chodzi o to, z której partii, w której partii to się dzieje. Bo te transfery, o których pan mówi, o które są zapowiadane, one nie zmieniają sceny politycznej. To są i tak politycy tej części demokratycznej, dla której przeciwnikiem jest dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, które niszczy państwo polskie, demokrację, naszą gospodarkę. I oni na tej stronie zostaną. Także dla mnie to nie jest dramat, że 2 czy 3 posłów czy senatorów wyjdzie z Platformy Obywatelskiej. Ale etycznie to jest dla mnie nie do pomyślenia. To jest ten powód, który powoduje, że
politykom się nie wierzy. Pani senator Bogusława Orzechowska, w takim razie jak pani patrzy na ruchy kadrowe czy zapowiedzi ruchów kadrowych po stronie opozycyjnej, no pewnie dla Prawa i Sprawiedliwości to sytuacja dość komfortowa. Trudno mi to oceniać jako przeciwnik polityczny, natomiast uważam, że świadczy to o słabości tej koalicji obywatelskiej, bo skoro rzeczywiście uciekają członkowie czy Wiosny, czy Platformy Obywatelskiej, przechodzą do innych partii, to znaczy, że koalicja obywatelska szuka jakiegoś koła ratunkowego dla poprawienia swojego wizerunku. Sama może nie ma pomysłu na rządzenie, na to, żeby jakieś propozycje przedstawiać. Ja jestem praktycznie bardzo zdziwiona, że przez tyle lat istnienia Platformy Obywatelskiej ona tak właściwie do tej pory nie stworzyła swojego programu, no bo jej głównym programem to jest wygrać wybory i odsunąć od władzy PiS. Dobrze, ale trzeba mieć pomysł na rządzenie i myślę, że to powoduje, że osoby czy z Platformy, czy z Wiosny, czy z innych bezpartyjne, które startowały właśnie z tej koalicji obywatelskiej, szukają czegoś innego. Pewnie pan senator Jerzy Wcisła chciałby się odnieść, a ja niestety muszę powiedzieć, że czas nam się skończył. Panie senatorze, ja myślę, że o propozycjach programowych Platformy Obywatelskiej jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Teraz muszę pana przeprosić, ale czasu na odniesienie się już nie będzie. No zwyczajnie, zegar tak pokazał. Dziękuję bardzo. Pani senator Bogusława Orzechowska, Prawo i Sprawiedliwość, i pan senator Jerzy Wcisła, Platforma Obywatelska, byli gośćmi porannych pytań Radia Olsztyn. Dziękuję.